Żegnamy się z takiej samej. Nie do końca się żegnamy dobrze, ponieważ pan jej wylegitymował. Wylegitymował pan i złamał pan prawo. Za chwilę pokażemy wam pod pewnym względem nietypową sytuację, której na naszym kanale jeszcze nie było. Podczas nagrywania z miejsc publicznych różnych interesujących nas obiektów, czasami dochodzi do sytuacji, w których różne osoby pytają się nas, co robimy. Niektóre z tych osób decydują się na wezwanie policji, a ta czasami odmawia przyjazdu do osoby, która wykonuje legalne czynności. Miał pan rację, może pan chodzić, policja nie przyjedzie, wszystko potwierdziła. A czasami się pojawia. Linki do naszych filmów użytych w tym krótkim wstępie znajdziecie w opisie filmu. Gdy policja jednak się pojawia, to dotychczasowe nasze publikacje pokazują, że za każdym razem ma ona problemy z zachowaniem się zgodnie z prawem. I przy tej okazji chodzi nam tutaj o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie legitymowania z lutego obecnego roku. Policjanci z naszych publikacji albo nie mają wiedzy na temat istnienia tego aktu prawnego wydanego na podstawie ustępu 8 artykułu 15 ustawy o policji, albo mają taką wiedzę, ale i tak nie stosują się do zapisów tego aktu. Bywa, że nie przedstawiają się z imienia i nazwiska, nie informują o faktycznej przyczynie interwencji, a czasami nie przekazują informacji o możliwości złożenia zażalenia do prokuratora. Bywa także, że twierdzą, iż nie możemy nagrywać danych obiektów, kiedy właśnie możemy. A potem, kiedy dowiadują się, że powiedzieli nieprawdę, a osoba nagrywająca im to wytyka, to tłumaczą się między innymi w taki sposób. Ktoś pan powiedział na nieprawdę, że jest zakaz fotografowania. Pan co, kiedyś był zakaz w ogóle. Ale kiedyś, proszę pan, dlaczego pan mi mówi o tym, co było kiedyś? Okazuje się, że według niektórych z nich wytłumaczeniem tego, że mówili, iż nie można czegoś robić, jest to, że kiedyś istniały inne przepisy, które właśnie tak stanowiły. I to ma być usprawiedliwienie. Skoro policjanci z naszych materiałów, ci, którzy podjęli interwencję, nie stosują się do aktualnych zapisów prawnych, nie mając o nich wiedzy bądź je ignorując, to może, idąc tokiem tłumaczenia przed chwilą pokazanego policjanta, będą stosować się do poprzednich zapisów, które już nie obowiązują, ale które przez kilka ostatnich lat do pewnego momentu obowiązywały. Może o nich będą pamiętać. A może ci z najbliższego materiału zorientują się, że osoba nagrywająca powołuje się na przepisy, które nieco się zmieniły ostatnio i pewna część ich już nie obowiązuje. Zobaczycie już za moment sami. Większość naszych widzów jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, zachęcamy więc do subskrypcji i wciśnięcia dzwonka, a wtedy nie umknie wam żaden materiał. Miłego oglądania. Fotografuje zakład? Dzień dobry, tak, między innymi. A dlaczego? Bo lubię i chcę. Ale u nas jest zakaz fotografowania. Ja, proszę pani, nie jestem państwem w zakładzie. No ale fotografuje pan na zakład. No szkoda, pani na mnie patrzy i zapamiętuje pani mnie widok. Co się jest z tym? Nie wiem, mamy... Dobrze, inaczej powiedz, pani uważa, że ja to coś robię nielegalnego? Nie, no nie wiem, bo do tej pory mamy takie wytyczne, że nie wolno fotografować. Ja rozumiem, ale wie pani, do państwa pracowników możecie sobie mieć. Ja nie jestem państwa pracownikiem. Ja rozumiem, a można zapytać dla kogo i po co? Dla siebie, tak jak mówiłem, lubię i chcę. Rozumiem. Ja zaraz zadzwonię do dyrektora i wyjaśnię. Proszę uprzejmie. Dzień dobry panu, zobaczę ja.
Widzę, że jest pan zainteresowany zakładem. Nie wiem, czy ma pan ochotę może zwiedzić nawet zakład. No, bardzo miło z pana strony, ale nie dziękuję. Tylko zjadłem sobie takie tam gabeczki. Dobrze, natomiast ja bym prosił bardzo, żeby pan nie kamerował naszych pracowników, bo to jest RODO, tak? Ja też zadzwonię na policję, zobaczę, czy oni się tym tematem zainteresują, że bezpośrednio wjazd naszego zakładu jest kamerowany, dobrze? Zna pan jakieś przepisy, które mówią o tym, że... Nie, ja zadzwonię na policję, się z nimi skonsultuję. Może pan dzwonić, proszę bardzo. Słucham? Co to jest? Wie pani, to jest telefon z mikrofonem i taki uchwyt, który pozwala lepiej trzymać ten telefon, żeby nie upadł, jakby ktoś chciał coś nagrywać. Ale pan zdjęcia robi. Zdjęcia robię, różne rzeczy. Filmy nagrywam. Witam pana. Ulica Starogard, widzę ruchu drogowego. Jeszcze raz pan się przedstawił, nie słyszałem? Proszę o przyjemność. Dzień dobry. Czy powód tu konkretnie pana? Tak, lubię i chcę. Tam był zaniepokojeni ludzie, którzy mówili, że pan filmuje, wiemy. Co wiem? Pan wie, pan, nie wiem co wiem, według pana. Czy pan coś wie, że ja robię w tej chwili nielegalnego, że państwo mnie legitymujecie, czy co? No, zaniepokojenie. Gdyby pan nagrywał mój dom, stał przed domem, nagrywał mój dom, też bym sobie zadzwonił na policję, żeby ustalić, co to za pan akurat... filmuje mój dom. Pytanie i w jakim jest celu. Takie, czy jest coś nielegalnego w tym, co robię? Ustalamy pana tożsamość, żeby wiedzieć. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Pytam się, wie pan, jeżeli ktoś idzie i robi coś legalnego, na przykład idzie, nie, no to ja zadzwonię na policję, a powiem, ale przecież... Nie patrzę, to jest obiekt strategiczny, ta destylarnia, tak? Ale to nie ma żadnego znaczenia. Pytanie, czy to jest legalne, czy nielegalne, bo wie pan, strategiczny obiekt, czy nie. Ja stoję na chodniku w miejscu publicznym, jestem podatnikiem tego państwa, mogę tu stać. I pan się na mnie patrzy, ja mogę o sobie uważać też, że jestem obiektem strategicznym. Póki co nie popełnia pan żadnego wykroczenia, pan żadnego przestępstwa. Przyjechaliśmy, żeby z panem porozmawiać, zapytać, jaki cel pana tutaj jest. Czy on jakiś wywiad przeprowadza, film nagrywa, czy co? Robię to dla siebie, lubię różne budynki, interesuje mnie historia. No i tyle nam wystarczy. W atmosferze się witaliśmy, żegnamy się w takiej samej... Nie do końca się żegnamy dobrze, ponieważ pan mnie wylegitymował. Wylegitymował pan i złamał pan prawo. Jak pan? Nie podając przy rozpoczynaniu procesu legitymowania, nie podał pan podstawy prawnej. Zna pan rozporządzenie z 8 października 2015 roku, które mówi, że przystępując do czynności legitymowania powinien pan podać, nie na moje życzenie, tylko przystępując... Artykułami powinien... panu mówić. Z artykułem 15, ten pierwszy ustawa o policji, ma panu tak mówić, tak? Nie, pan nie podał żadnej podstawy. Pan wystarczyła ustawa woli, o policji. Ale pan tak woli, żeby tak mówić. To nie ma znaczenia, czy ja wolę, czy nie, proszę pana, bo ponieważ to rozporządzenie mówi o tym, że pan przystępując do czynności legitymowania podaje podstawę prawną. I by pan powiedział, ustawa o policji starczy, ale pan tego nie zrobił przystępując w ogóle. Jest panu zdecydowany, jak panu to powiedziałem? Bo z mojej strony nie, ale to nie ma znaczenia, wie pan, bo jak jadę, przekraczam prędkość i potem mówię, ale ja ostatnie 50 metrów jechałem dobrze, to policja i tak mi wystawia mandat, bo wcześniej się źle zachowałem. Czy coś pan jeszcze sobie... Tak, znowuż pan, dalej pan łamie prawo. Ja nie rozumiem, no nawet nie powiedział pan, że przysługuje mi zażalenie do tego na czynności.
przeprowadzone. Ale jeszcze nie zakończyłem tu legitymowania. Słucham pana, czy pan coś do nas chce? No mówię panu, że pan połamał prawo w tej chwili. Kolega stoi i nic nie reaguje na ten temat. No przecież państwo znacie to rozporządzenie. No legitymujecie ludzi, znacie rozporządzenie z 2000... Ja się pytam, czy pan coś jeszcze od nas oczekuje? Jakieś udane pan coś chce? Ale policjant, jak ktoś łamie prawo, wie pan, to oczekuje od pana teraz. Pan połamał prawo. Pan zna ten przepis, czy ja go mam przy sobie? Pan coś chce jeszcze od nas? Ja od państwa chcę to, tego wymagam, żeby pan zareagował, bo policjant połamał prawo w tej chwili. Jak zakończę, to panu na koniec powiem. Nie, proszę pana, ale nic, ale to jest za późno, bo pan przystępując do tego powinien pan to zrobić. Ja mam to przy sobie. O zakończeniu mojego legitymowania. Nie, ale mówiłem wcześniej o podaniu podstawy, podstawy prawnej, a pan tego nie zrobi. Niech pan przeczyta sobie ten artykuł. Ma pan tutaj. Proszę. Zna pan, no to dla... Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związany jest z wykonywaniem uprawnień określonych w punkcie 1, a to jest legitymowanie, podaje swój stopień, imię, nazwisko, sposób umożliwiający, a także, uwaga, podstawę prawną i przyczynę podjęcia. Przystępując pan to robi, a nie kiedy ja panu przypominam. I pan mnie tu legitymuje, a sam pan połamał prawo. Proszę mi powiedzieć, gdzie mogę złożyć zażalenie zgodnie z tym ustępem. Może pan zażalenie złożyć do mojego prokuratora na czynność legitymowania. Świetnie. Szkoda, że pan tego nie zrobił wcześniej. Ja nie rozumiem, jak jest problem. Do widzenia.